Zakończyło się głosowanie w plebiscycie Kocham to miasto, miasto roku 2017. Wałbrzych zajął drugie miejsce w konkursie, na pierwszym miejscu znalazło się Jaworzno. Plebiscyt Kocham to miasto, miasto roku 2017 to już druga edycja konkursu, w którym mieszkańcy mogą doceniać walory swoich miejscowości oraz zapewnić im tytuł najbardziej docenianego miasta roku. Na Wałbrzych oddano łącznie 14 175 głosów. W uzdrowisku Szczawno-Jedlina nigdy nie było basenów rehabilitacyjnych. Prezes uzdrowiska chce to zmienić. Na razie nie ma jednak pieniędzy na realizację tej inwestycji i nie wiadomo, kiedy dokładnie baseny powstaną. To jest dzisiaj wymóg nie tylko cywilizacyjnych, ale też ustawowy, żeby takie obiekty znajdowały się w uzdrowiskach, więc cały czas szukamy możliwości pozyskania pieniędzy na wybudowanie takich obiektów zarówno w Szczawnie, jak i Jedlinie. Delfinek kosztuje około 4 do 5 milionów złotych. To są samodzielne inwestycje. Samodzielne obiekty. W naszym przypadku myślę, że takie obiekty to jest około 2,5 do 3 milionów złotych w każdym uzdrowisku. To, kiedy powstaną baseny, zależy od tego, czy uda się pozyskać środki zewnętrzne. Z okazji Mikołajek naszą redakcję odwiedziła wycieczka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 Sobięcina. Uczniowie przyglądali się pracy naszych dziennikarzy i prezentowali gazetkę szkolną, którą sami od roku redagują. Gazetka funkcjonuje w ramach projektu unijnego. Pracują nad nią dwie grupy zajęciowe, w każdej po 8 osób. Gazetka jest redagowana i drukowana w szkole. Dzieci najczęściej piszą o wydarzeniach z życia szkoły lub wspólnych wycieczek.